No, więc witamy Was. Teraz witam Was przy kołysce. Pokażę Wam 39. rybę na tym wyjeździe, albo 38. mam tam zapisane. Fajny mały amurek. To już nasz drugi na tym wyjeździe. Dlaczego tak dużo ryb i gdzie jesteśmy? To zaraz Wam wszystko opowiem. Na razie pokazuję Wam takiego bączka. Bałwanek 18 plus wafters 15 live citrus. Tak jak powiedziałem, jest to prawie 40 ryba. Nie pamiętam, mam zapisane. Wywiozę zestaw. Zaraz do Was wrócę. Powiem, gdzie jesteśmy i o co tu chodzi. I dlaczego łowimy tyle ryb. Chwilę to potrwało, ponieważ była kolejna ryba. Był karpik. 39 sztuk obecnie. Słuchajcie, siedzimy od wczoraj. Przyjechaliśmy dosyć późno, dlatego już nic nie kręciłem. Poza tym nie ukrywam, że można powiedzieć, ryby nas napadły. Jesteśmy na pięknej żwirowni. Chyba jeszcze w życiu tyle ryb na żwirowni nie złowiłem. 39 ryb. 37 karpi i 2 amury. Jak widzieliście tego amura, to ten amur na razie był niestety największą rybą na tym wyjeździe. No, szaleństwo. Szaleństwo. Gra nam tylko po jednej wędce i te 39 ryb, bo nie wiem, kto już ile złowił, bo tego nie liczyłem. Z ciekawości liczę po prostu, ile ich wyciągamy. Jak widzicie, slingi w wodzie. Zaraz też wyjaśnię dlaczego. Jesteśmy na nowym łowisku, które jeszcze nie jest otwarte. Ja już tutaj przyjechałem, żeby zrobić dla Was film. Właściciel łowiska dał mi taką możliwość. I powiem Wam, że chyba nigdy w życiu tak mała żwirownia mi się tak nie podobała. Oczywiście wszystko Wam po kolei na tym filmie pokażę. Dużo ryb pokażę, mniej więcej jakie były wielkościowo, dlatego że siedzą w tych slingach. Nie wszystkie, dlatego że karpie pełnołuskie wypuszczamy i amurę wypuszczamy, ale właściciel łowiska będzie otwierał tu łowisko karpiowe. Będzie woda bardzo fajna, podzielona na pół. Naprawdę ryb jest bardzo dużo, ale nie martwcie się, ryby te małe, karpiki, tam chyba do 3 kg, wyjeżdżają stąd. Dlatego my je trzymamy, właściciel po nie przyjeżdża, zabiera, wpuszcza do jakiegoś innego oczka i one sobie tam będą spokojnie rosły. A tutaj będą dla Was ryby duże. Na obecną chwilę, z tego co wiem, największy karp został tu złowiony 12 kg, ale tak jak mówię, jest to nowa woda. Właściciel cały czas ryb dopuszcza. Z tego co wiem, niedługo bardzo fajne ryby dojadą. No będzie trochę tych filmów z tej wody. Łowisko jest bardzo blisko od Wrocławia. Ale to też w dalszej części filmu Wam jeszcze opowiem, bo ten film na pewno chwilę potrwa. Jesteśmy do piątku, mamy środę. Bo no mówię, wczoraj przyjechaliśmy za późno, już się nie opłacało nic kręcić. Mieszkamy w domku, dostaliśmy ławki, dostaliśmy stolik, dostaliśmy slingi, dostaliśmy kołyski, podbieraki. Nie trzeba było zabierać nic. No naprawdę full wypas. Dostaliśmy super tonę drewna. Ognisko, klimat. Chyba pierwszy raz w życiu z ojcem siedzieliśmy do trzeciej w nocy. Do trzeciej, chyba 3:10 poszliśmy do łóżka. Dopiero. Naprawdę ognisko daje klimat. W ogóle bardzo klimatyczne. To jest po prostu tak pięknie, że ja naprawdę jestem w szoku. Żwirownia ma 1,5 hektara. Koło 1,5. Dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że tak jakoś będzie. Jeszcze jakby co to się upewnię. Będą tutaj na tej wodzie prawdopodobnie dwa stanowiska, woda będzie podzielona na pół. Właśnie jesteśmy przy jednej mojej miejscówce, gdzie wyjechały te wszystkie ryby, ta zatoczka. My siedzimy tam. O, a ja łowię tu. Byłem tutaj dzisiaj rano, widziałem pięknego amura. No po prostu widziałem ten ogon, jak gdzieś tutaj żerował, jadł te glony zielone. I powiem Wam, no nie, no mówię, tu muszę wstawić, wywiozłem tutaj łódką, zasypałem już bardzo dużo, całych kulek, już się nie bawię w żadne inne. Ponieważ chciałbym też ściągnąć tego karpia większego. Mamy 4 wędki w środku wody, żeby szukać tej ryby większej, ponieważ ta mała tutaj bardzo mocno zdominowała te brzegi. No nie da się ukryć. Ale tak jak mówię, martwić się nie ma co, właściciel te ryby zabiera i tych maluszków tutaj nie będzie. Mam nadzieję, że na tym filmie uda mi się pokazać Wam jakiegoś dychalca, bo tych małych nie pokazuję. Szkoda tylko, że
nie możemy się dobrać do tej dużej ryby, ale myślę, że to kwestia czasu, mam taką nadzieję. Do dużej, mówię do tej tak od 5 już do 10, do 12, o takich już mówię. Bo z tego, tak jak mówię, właściciel mówi, że jeszcze może być tutaj coś większego, ale nie wiadomo. No zaraz będzie dopuszczał, więc na pewno myślę, że uda nam się dogadać, że nawet film zarybienia zobaczycie. No łowisko, powiem wam, jak nasz wirownie, naprawdę klimacik, pole, za plecami drzewa, las, no miejsce na ogniska, no po prostu no ja jestem zachwycony. Tutaj jestem teraz na drugim stanowisku, które będzie, jest tutaj taki wielki pomost i tutaj będzie stał drugi domek, bo na razie jest jeden domek jeszcze w fazie kończenia go, ale będzie drugi domek na pewno. Będzie woda prawdopodobnie podzielona na pół, jeszcze wszystkiego wam tutaj na tym filmie nie powiem, no dlatego, że jeszcze nie wszystko dokładnie wiadomo. No zobaczymy, jak to będzie. Będzie toaleta, będą dwa domki, będzie łowisko przedzielone na pół. No tutaj właściciel bardzo dużo pracy w to wkłada. Widać, że cały czas coś tutaj robi. Ale powiem wam, tutaj się bardzo szybko pojawi kolejny film po tym filmie. Myślę, że parę filmów z tej wody w tym roku zobaczycie, bo chcę wam po prostu pokazać, jakie ładne ryby tutaj pływają. Oczywiście, jak będziecie tutaj przyjeżdżali, na każdym stanowisku slingi, podbieraki, kołyski. My dostaliśmy dwa stojaki do ważenia, dwie kołyski, dwa slingi i podbierak. Więc naprawdę bardzo fajna opcja, jak nie chcecie zabierać swojego sprzętu. My dlatego przyjechaliśmy jednym autem. Aha, niespodzianka mam dla was, karpiowóz się zmienił. Ostatnio tak pisaliście, w jaki sposób ja się pakuję do tej polówki, nie? To wam pokażę na następnym filmie. Nie ma polówki. Ja już też miałem dość takiego pakowania. To wam pokażę nowe auto, ale to już na następnym wyjeździe. Bo teraz jesteśmy jak zwykle kurczaczkiem ojca żółtym. Pospać nie pospaliśmy, poszliśmy spać po trzeciej. I ryby nas co chwilę budziły. Już nawet wędki jednej tej, co tak brały w nocy, nie rzucałem. Ale powiem wam, klimacik naprawdę mistrzostwo świata. Ile ryb złowiłeś? No, nie wiem. Mówiłem, że nikt nie wiadomo. Pokażę wam jeszcze stanowisko z góry. Tutaj mamy takie schodki, bardzo fajnie zrobione. I na dole stoją sobie wędki. Łowisko na dolinę. Tak będzie się nazywało. Będzie strona na Facebooku, którą też wam podepnę, bo jeszcze jest w trakcie ożenia się. O, ojciec, teraz zobaczcie. Widzicie go? Zaraz wam pokażę. Tam sobie wbił pałąka. Jeszcze się wywalił. No i tam sobie wbił palika, jak widzicie. I tam przy tym paliku sobie sypie. I on łapie zrzut już, nie? Tamten brzeg nie jest najprostszy. Ja mam troszeczkę lepiej tam na zatoce. Dobra, mamy zalęcone. Steve gdzieś na spacer idzie? Gdzie on idzie? Stevie! Chodź! No, zanęcone mamy. Donęcone, znaczy. No i czekamy. Zaraz dwa zestawy przewożę, gdzie się puszczę tam bliżej brzegów. Na tym środku tutaj to naprawdę nie ma sensu. Musimy tej ryby poszukać. Większej. Tutaj chciałem sobie nagrać wywózkę i zdarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Chyba pierwszy raz w życiu mi się takie coś wydarzyło. Dosłownie branie z ręki. Dźwięku sygnalizatora nie usłyszycie, ponieważ nie zdążyłem odłożyć wędki. Będziecie słyszeli tylko hamulec.
No i tak jak zapowiadałem, że może się uda i się udało, już mam rybkę, którą mam godną uwagi, już wam pokażę. 7400, pomarańcza z kałamarnicą, strzał od razu po wywózce, chyba znaleźliśmy ich lokalizację, ale to zaraz potwierdzimy, jak wywieziemy zestawy. I mamy takiego karpika. Piękny bałwanek, pomarańcza z kałamarnicą. Siedzą niestety bardzo daleko od nas, ale będzie trzeba chyba wozić, na to wychodzi. No przepiękna rybka. Wreszcie to jest taka, którą mogę wam pokazać. Bo tamte to wszystko były takie glutki. Ale naprawdę ładne te ryby, nie? Ładne. No, spadaj do domu. No, właśnie miałem wam nagrywać. Coś miałem do powiedzenia, ale jest... Jak widzicie, kolejne branie. Dobra, już wróciłem. Jeszcze wam powiem wyniki. Tylko mam zapisane. Ponieważ już mamy godzinę 19 i ponieważ już widzę bardzo ładne chmurki, które nas zaraz chyba zaatakują, stan rzeczy na chwilę obecną jest takie, że mamy branie. Podjechał i spada, więc nie pogadamy, musicie poczekać. A my cały dzień. O, więc ja powiem wam, w życiu na jednej zasiadce tyle ryb żeśmy nie złowili, ale jesteśmy normalnie zmęczeni. Tutaj trzeba zrobić zestawy rzutowe. No największy karp, tak jak było, 7400. Właściciel cały czas do nas dojeżdża. Tomek nam dzisiaj przywiózł obiad. Właściciel Tomek przywiózł nam dzisiaj obiad. Bardzo dziękujemy. Dba tutaj o nas. W każdym bądź razie obecny stan jest taki, że była chwila przestoju, ale teraz znowu jest wariacja. Karpi mamy równo 60 sztuk, dwa amurki i jeden karaś. Idzie na spacerniak. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, że tutaj jest zamówione bardzo dużo fajnych ryb, 600 kg. Jeszcze podobno będą jeszcze większe jakieś dodatkowe, ale o wagach będziemy rozmawiać, zwłaszcza że myślę, że najlepszą opcją będzie tak, jak sobie zobaczycie. Ja na zarybieniu będę pomagał zarybiać, Ania myślę, że przyjedzie ze mną, zrobi z tego film i będziecie widzieli, co tutaj jest spuszczane. Na razie robimy odłowy. No i staramy się złowić tą największą dwunastkę, która tutaj jest. I got nightmares in my head, I fear. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature,
And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. 65. Ojciec się położył, rzucił wędki w środek. Ja mam dwie po drugiej stronie, w środku nie, ale głębiej nie ma nic. Zero brań. Teraz przed chwilą wyjąłem chyba dwie sztuki, jedna spadła. Siedzę sobie przy pięknym ognisku. No i co ja mogę wam powiedzieć? Jedyne co to mogę wam pokazać to wodę. I liczyć na to, że będą brały większe, żeby wam pokazywać co tutaj już pływa. Bo te na razie po prostu wyłapujemy. Żeby już nie przeszkadzały, ale chyba chwilę to zajmie. Myślę, że na jesień to zarybienie, co tutaj będzie takie fajne, to na jesień, jak już byś ktoś z was zaczął tutaj przyjeżdżać, to myślę, że tych karpików już będzie w dużo, dużo, dużo mniejszej ilości, jeżeli w ogóle jeszcze będą. Bo chłopaki tutaj cały czas walczą, żeby je wyłapywać. Pokażę wam jutro rozmiary tych karpików. Znaczy jednego z nich, bo większość jest taka sama. To jest między kilogramem a 3,5. No tego co złowiłem przed chwilą, to jest największy, że tak powiem, z tych glutów. Bo się tego 7500 nie liczę. To też nie jest jakiś rekord świata. No ale mówię, to jest nowa woda, nowe łowisko. Nie było zamierzenia wody karpiowej. Dlatego zostały wpuszczone te mniejsze. Ale wyłapiemy. Dobra, dzień dobry. Od rana. W nocy jeden karpik. 4200 chyba. Z ciekawości go przed chwilą ważyłem, bo miałem go w worku, miałem go wypuszczać. Miałem wam go pokazać, ale nie wiedziałem ile waży. Nie zważyłem go, skoro nawet do piątki nie dojechał, to go wypuściłem. No i teraz akurat się tak wydarzyło, że wziął nam taki ładny E5900. Kamarnica z pomarańczą. I powiem wam, że ta kulka tutaj, jeżeli chodzi o te ciut większe ryby, to działa najlepiej. Zobaczymy, czy jeszcze da nam jakąś taką dziesiąteczkę, dwunasteczkę. Ale jest to 66 sztuka. Jeżeli chodzi o karpia. Dwa karasie i dwa amury. Dobra. Dzisiaj zaczyna mi się dzień powoli podobać, coraz bardziej. Powoli chyba, tak jak ojciec mówi, zaczynamy kumać. Nawet chyba zaraz zacznie wozić się jedną wędkę, bo ja jedną wożę, dwoma już rzucam. No i wywiozłem i mamy 5200. 5200 karpik, ale to jest trzeci karp, który przekroczył wagę 5 kilo. Więc już fajnie, sympatycznie, zaczynamy kumać. No jesteśmy pierwszy raz i jest bardzo dużo dobnej ryby, to jest 72 karp. No niestety na razie żeśmy do dychy nie dojechali, ale myślę, że zaczynamy jarzyć powoli, o co chodzi. I jeszcze do jutra jakieś wyniki tutaj ładne porobimy. W każdym bądź razie pokazuję karpika. Robin Red Chili mi odpalił. Wreszcie bałwanek odpalił. I z wywózki wywiozłem, łódka nie zdążyła wrócić. No trzeba po prostu je tu lokalizować. Chociaż najwięcej ryb łowimy z rzutu. Tam zasypane odrobinę z ręki albo z łyżki idziemy na ten i tak jest największe efekty. Bo trzech wędek tutaj nie da rady wozić. Nie ma szans. Ale naprawdę silne, grube ryby. Patrzcie jaki bęben. Malutka rybka, a jaki bęben. No dobra, idziemy go puszczać. Właściciel dopiero odjechał, zabrał te małe bąki, które łapiemy. A tu już mamy gotowe nowe bąki. No, jakby miał tak z 15. No, uciekaj. Nie pod nogami. Ty. Fajnie. No,
dzisiaj mi się zaczyna naprawdę ten dzień podobać. Mój ulubieniec. Jeszcze nie te wagi, które byśmy chcieli, ale już jest lepiej. Coś się ewidentnie też zmieniło, powiem wam chyba, bo jak nie łowiłem na Robin Reda chili, to patrzcie. Nawet jego złowiłem na Robin Reda chili. Można. Można. Musi być dobra kulka, dobrze podana. I zobaczcie, jaki piękny. To są najpiękniejsze ryby. Nie jest jeszcze jakiś ogromny, ale już jak sympatycznie. No na pewno największy amur nasz na tym wyjeździe. To nie podlega dyskusji. Już upał jest, nie męczymy go, puszczam szybciutko. Piękna ryba. Uwielbiam je. Ale z tego co wiem, są tu jeszcze większe. No, więc bardzo fajnie. Zaraz wywozimy. I to jest wędka wywożona na drugą stronę. Ewidentnie ryba przemieszczona. Zlokalizowana. I mam nadzieję, że to na tych dwóch rybkach się nie skończy. Żebym chciał wreszcie dojechać do... No do tej dychy tutaj chociaż. Na razie 7400 największy dalej. Co nie? Jeden wozi. Jeden podbiera, a jeden zacina. Tak, no bo nie da rady na dole. Wędki nie odkładamy w ogóle. Do jednego poda to by trzeba było trzech. Poszło. I na tamtym brzegu właśnie. Zawsze tego nie brałem. Ja nie złapię. Jedzie. O, podjechał. O, opuścił. Leży żyłka. Kurwa, pójdź. O, jest. Dobra. Chodź se poholować, bo mnie ręka boli. Ja se ponagrywam. Kamera się kręci. No i tutaj była taka niesamowita sytuacja, że Tomek przyjechał, zaczął nam wozić zestaw w jedno miejsce, bo zlokalizowałem ryby, tak jak widzieliście wcześniej. Tomek woził zestaw, ja od razu był strzał po wstawieniu zestawu. Ja dociągałem ryby, jak widzicie, szybciej niż łódka zdążyła wrócić. Jeżeli była taka mniejsza, niektóre nam spadały, niektóre były większe, fajniejsze. I powiem wam, co zestaw wjechał do wody, to od razu był strzał, natychmiast. Niesamowita sprawa, takie coś mnie jeszcze w życiu nie spotkało. Ewidentnie ryba się trzymała jednego miejsca w pewnym momencie. Proszę, guzikiem. Na środku. Włącz kamerę i lewa. Cały czas. Dawaj. Dobra, on siedzi, wlezie w coś zaraz. Chciałem rolkę nagrać. Obsługujemy wszyscy jednego kija. Ale łódka zdążyła wrócić. No. Jak nigdy. Chwilę to może potrwać. Ile ty żeś tego tu napuszczał? Tysiące sztuk. Dobra, po dłuższym czasie, jak przestawię kamerę, do was wracam. Bo chciałem wam wcześniej nagrywać, ale było branie na drugiej wędce. Obecnie mam trzy na brzegu. Kolejna ryba, godniejsza uwagi. 5,5 kg, to też nie smok, ale chyba najsilniejsza ze wszystkich, jakie obecnie były. No piękny, grubiutki, pojedzona ryba i znowu pomarańcza z kałamarnicą. Łowiliśmy, widzieliście wcześniej, tak dużo ryb, gdzie Tomek, właściciel łowiska, woził mi tam, woził, ja już tylko ściągałem,
brały większe, był Amurek, potem zeszły i były mniejsze i koniec. I teraz biorą tam, ale niestety no te rybki to są bardzo małe tam już teraz w tym momencie, dlatego tam na razie chwilę nie wywożę. Ryby wróciły mi na prawą stronę na zatokę, którą widzicie za mną. No i miałem branie za braniem. Teraz wyciągnąłem tego i po chwili było branie na drugiej wędce, ale teraz mi się spiął, więc nawet nie wiem co to było. Chwilę pocholowałem i po rybie. Więc jest 5,5, kolejny. No parę tych fajniejszych sztuk, które przekroczyły tą piątkę, już żeśmy przekroczyli. Ale trzeba tutaj dojechać do tej dychy obowiązkowo. Piękna rybka. Bardzo waleczna, taka kulka. Super sprawa. Dzień dobry, panie i panowie, wędkarze i wędkarki. Dzisiaj żeśmy się troszeczkę odpalili. Kolejny 6,5. No nie możemy do tej dychy dojechać, chociaż jestem przekonany, nie wiadomo oczywiście, ale jestem przekonany, że przed nim urwałem piękną rybę. Niestety wypiął mi się bardzo szybko. 6,5 kilo kolejny. Zmiana kulek. O kulkach nie będę wam opowiadał. Wiecie dlaczego? Bo nie ma sensu. Zaraz wam pokażę też dlaczego. 6,5 kg. Nie wiem, która to jest ryba, która przekroczyła 5 kg. Muszę też to policzyć. Ale jednak da radę je łowić. Tylko my po prostu... Woda nowa. Nowa woda. Jest dużo bardzo małej ryby, którą oczywiście cały czas właściciel przyjeżdża i nam zabiera. Bo trzymamy je w slingu. Więc wyławia tą rybę sukcesywnie. Tych karpi trochę jest. Zamówienie, zresztą nie będę wam opowiadał. Opowiadałem, jakie ryby przyjadą, na zarybieniu będzie. Jest 6,5 kilo kolejny. Niestety ryba się uruchomiła, jest lepiej. Tylko troszeczkę mieliśmy problem z mniejszą. Ale mamy pięknego karpia 6,5 kilo. Pokażesz się na kamerze ludziom, czy dziś na tym wyjeździe, czy nie? Teraz wywożę. Mówi, że wywozi, zaraz go zobaczycie. Chciałem wam coś pokazać, bo obiecałem, że pokażę. Tego karpia 6,5 kilo, pięknego zresztą, ale grube są, naprawdę nażarte, super. Walczą niesamowicie, więc wypuszczę tego i wam szybko jeszcze coś pokażę. Dobra, chciałem wam pokazać te karpiki, bo ja wam mówiłem mniej więcej, ale nie pokazywałem. Chcę pokazać, jak wyglądają te, które biorą w większości niestety. Mamy dokładnie 98 karpi na brzegu, karpików na brzegu. W tym 3 amury, czyli 101 ryb. Karasi już nie liczę, bo to nie ma sensu. 98 karpi. Ile jest powyżej 5 kilo? Bo jeszcze było dzisiaj dużo czwórek, powiem wam, ale nie pokazywałem, ale już wjechały. To już jest lepiej. W większości niestety, na początku zwłaszcza, brały nam takie, bo no nie wiedzieliśmy, jak mamy łowić. Proszę. Ile on waży? Nie wiem. Ja tego ważyć nie będę. To są karpie od 1,5. Niektóre nawet kilo, do 3 się zdarzają, jest taka rozpiętość. Więc takie karpiczki, no śliczne, ale tak jak mówię, właściciel je zabiera, my je zbieramy do slinga. Ale powiem wam, że w życiu nie złowiliśmy 100 karpi, jeszcze 2, ale 100 ryb, amura i karpia na jednym wyjeździe. Jesteśmy zmęczeni. I mamy dosyć, ale troszeczkę żeśmy pokminili chyba, jak łowić większą. I myślę, że jutrzejszy dzień też posiedzimy. Zwłaszcza, że suszyć nic, pakować nie musimy. Posprzątamy sobie i myślę, że jeszcze posiedzimy. Jeszcze wam coś powiem, ale to już wieczorem. Zresztą moi teamowcy też by chcieli na pewno się o tym dowiedzieć, ale to się dowiedzą, jak obejrzą film cały, nie? Ja ich będę sprawdzał, czy oglądają. Bo jak nie oglądają, to nie teamowcy. Tego do slinga. I wywozimy zestawy, mam 2 na brzegu, miałem 2 brania naraz. Podsumuję. 104 karpie, karpiki, 3 amurki, czyli na razie stan zostaje bardzo podobny. Z lewego kija ryby ewidentnie mi wyszły, w ogóle nie biorą, tam gdzie było takie Eldorado. Teraz przesunęły się bardziej na prawą stronę, ja mam brania z prawego i środkowego kija zrzutu. Łowię jakieś rybki, przed chwilą wjechał taki z 4 z hakiem, ale już tych wam nie pokazuję. Powyżej 5 będę pokazywał ryby. Więc ewidentnie się przemieściły. Ojciec ma branie z lewej strony, ja mam z prawej strony. Zatoka po przekątnej w ogóle nie działa. Teraz ojciec wynalazł nowe miejsce. Zobaczymy, czy one będzie grało.
uznaliśmy z ojcem, że tak jest długo cicho, to jest niesamowite. Mogliśmy zjeść. Nasz znajomy Norbert, pozdrawiamy, przywiózł nam pizzę. Mogliśmy zjeść, no i dalej nie ma brań. Niesamowite. Więc uznaliśmy, że po jednym kiju zawieziemy daleko, bo tam mamy te kije, ale zrobimy jedną rzecz. Zasypiemy. Więc ja teraz wam zacznę nagrywać, bo ryba ewidentnie stamtąd wyszła. Ojciec ma swoje miejsce do wyważenia, chociaż chyba ja bym mu je zmienił, ale zaraz pomyślimy. Potem wam jakby co, jakby jakieś fajne rzeczy się z tego miejsca działy, to wam powiem. Jutro rano wstanę specjalnie, pokażę wam miejsca, które najlepiej grały na tym wyjeździe. Tak jak obiecałem na początku filmu. Jeżeli chodzi o największe ryby, bo są to obecnie dwa miejsca na chwilę obecną. Dwie miejscówki, które najlepiej grały. Dobra, ojciec wywozi pierwszy. Wędkę prawą. Jestem. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Jest. Nie widzę. O, teraz jesteś. Jestem. Nareszcie na filmie. No, no widzicie, co on łowi. No niestety, no. Ciężko się przebić, ale myślę, że jutro od rana. No i dzisiaj w nocy troszeczkę posiedzimy. No. Ktoś dzwoni. Odbieramy. Halo? Dobra, spoko, teraz wozimy i nakręcamy. Właśnie jest na kamerze Norbert, poczekaj. Pozdrów wszystkich widzów. Pozdrawiam dla wszystkich widzów od Norbiego. No, Norbert jedzie, słyszeliście. To widzimy się niedługo, a ja sobie dokręcę to, co mam dokręcić. Pewnie. No hej. A my tutaj będziemy walczyć o rybę, tylko niestety mamy tutaj zachód słońca i powiem wam, że niewiele widzę. Widzisz ją? Nie, no łódkę widzę, tylko miejsce. O, ale dobra, teraz będę widział. Dobra, żeby nie było, że nie jestem na filmie z takim dzidziusiem. Złowił więcej. Jak, ale co, on ma ze 3 kilo będzie? No, tłuścioszek jest ładny. Nie chcę się nastroszyć. Nie chciałeś wywozić, to za karę nie łowiłeś, teraz wywozisz. I będą coraz większe. Zobaczcie, a nie uwierzycie. Timowi ci idzie. Patrzcie. Miałeś dzwonić. Timowi, ty weź mnie. Miałeś dzwonić. Nie rozśmieszaj. Miałeś dzwonić. Timowicz. Cześć, cześć, Miku. Cześć. Dojechał, zobaczcie. O, jedzie. Tylko przyjechaliśmy. Tam. No i patrz, patrz. I ile już kilogramów? To już wiesz, co trzeba polosować na zawodach. Obiecałem wczoraj, idę wam pokazać najlepsze miejscówki, które najlepiej grały, ale nie z tymi małymi karpikami, tylko te, co po prostu dawały najwięcej tych większych ryb, tych od 5 w górę. No, nasza zasiadka dobiega końca i powiem wam, jesteśmy tak zmęczeni. Jednej wędki już nawet nie zarzucam, żadnej już tam nawet nie woziliśmy, bo nie miało to zupełnie już sensu. Ojciec złapał w nocy jeszcze 2 sztuki. Ja złowiłem rano 2 sztuki. Mamy dość. My siedzimy, tak jak widzicie, tam na rogu. Tutaj ta zatoczka grała bardzo fajnie, ale stąd wyjeżdżały ryby takie po 4200, chyba piątkę jedną miałem największego. Ogólnie ojciec łowił z tamtej strony wody. Tam przy brzegu zestawy były blisko siebie ustawiane, no ale tam było strasznie dużo tych małych. Najwięcej. Łapał, na przykład ojciec łapał tylko karasie też. Woził jeszcze tam na drugą stronę na drzewo.
za taki ten krzaczek fajny. No ale efektów, no były efekty, ale dalej małe. Nie takie jak chciał. No więc tamte miejsca nie dawały jakichś tych ryb większych. Ojciec, tam wszystko wykluczone, w ogóle większej nie było. Wczoraj dopiero znaleźliśmy miejscówkę. O, ma odjazd. Znaleźliśmy miejscówkę właśnie tutaj przy pomoście. Przy pomoście i tak na lewo, jak ta skarpa się zaczyna, na lewo od pomostu 10 metrów, na metrze 30 wody i tam było najwięcej. Tam padł ten 7400, tam padło wczoraj dużo tych ryb, 5900, 6 jakiś był, coś takiego. Więc te ryby tłukły tam wczoraj od razu tylko po wstawieniu zestawy. Dzisiaj rano zrobiłem kółeczko, no i faktycznie tam stoją. Powiem wam szczerze, że mimo to, że jeszcze Tomek będzie dużo ryb tutaj wpuszczał i jeszcze nie ma wiele, bo największa to tak jak było, tak zostaje, 7400, więc większej nam się złowić nie udało, ale ja jestem tą wodą zachwycony. Na stanowiskach slingi, kołyski, podbieraki, ognisko. Wiecie, że ja tą noc spałem sobie, wyciągnąłem łóżko z domku, spałem przy ognisku. No po prostu mistrzostwo świata. Bo tutaj komarów zero. Nie ma komarów w ogóle. Ani jednego nie było. Więc naprawdę no to ognisko robi swój klimat. No strasznie. To co jeszcze będę wiedział o łowisku, bo a propos łowiska będę miał dla was parę niespodzianek dla widzów. Zaraz powiem o Timowiczach jeszcze. Będę miał parę niespodzianek takich, że zrobimy z Tomkiem konkursy. Będziecie mogli wygrać zasiadkę na tym łowisku. Zobaczycie niedługo, na jesień myślę, może wcześniej, zarybienie tej wody. Ja na pewno przyjadę, zrobię wam z tego film. Więc pokażę wam dużo fajnych rzeczy na tej wodzie. Będą zarybienia, będą duże ryby, bo już są zamówione, tak jak zresztą mówiłem. Zresztą to z Tomkiem mamy parę fajnych pomysłów tutaj na tą wodę, jak tutaj dla was fajnie zrobić, żebyście jak najszybciej mogli tutaj przyjechać, osoby, które będą tym zainteresowane. Oczywiście cały czas jak coś będę, jakieś informacje od Tomka miał, jakieś zarybienia, wszystko będę informował. Cena łowiska prawdopodobnie będzie, chyba już taka na pewno będzie, 80 zł za dobę plus domek, ale to jeszcze wszystko będę wam na bieżąco mówił. No 8 dych myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena. Nie wiadomo, czy tam nie będzie na razie jedno stanowisko, co my jesteśmy dwuosobowe, a tutaj nie będzie ich na przykład 3, 4 czy 5. Jeszcze nie wiemy, jak to Tomek zrobi, bo jeszcze trzeba tych karpików wyłapywać, żeby się po prostu ich pozbyć, chociaż Tomek na pewno będzie się ich pozbywał jak najwięcej, bo na razie po prostu jest ich za dużo. No ale powiem wam, my kończymy na 117 sztukach karpików. Jesteśmy wykończeni, naprawdę. I 3 amury. I tak jak mówię, no największy 7400 karp, więc 120 ryb. Mamy dość, mamy po prostu dość. Jeszcze krótkie podsumowanie a propos przynęty. Może to też miało jakiś efekt. Ale najlepiej działała kulka fluo. Ja robiłem bałwanki, ale najlepiej działała kałamarnica z pomarańczą, jeżeli chodzi o te większe ryby. To się też nie da ukryć, że tutaj największe wszystkie nawet były, no, tylko amur był na Chili Robin Red jeszcze, no ale najlepiej działała kałamarnica z pomarańczą. Ten bałwanek, 18 z 15. Bo tutaj to tylko na bałwany przyjeżdżasz, tak mi się wydaje, przynajmniej na początku. Chociaż te, tak jak widzicie, te małe też się podpinają. Biorą i też się podpinają. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Timowiczom chciałem zapowiedzieć z Timu Karpiowy Joker, bo jeszcze nie wiedzieliście, to już wiecie, macie jakiś filmik, że tutaj robimy nasze teamowe zawody o Big Fisha, te najbliższe, te co będą jeszcze w tym roku. Przyjeżdżamy, Tomek nam tu wszystko fajnie zorganizuje. I tutaj zrobimy sobie nasze teamowe zawody. Wiem, że te karpie do 12 kilo są, więc mamy o co się starać. Myślę, że obstawimy wtedy całą wodę i myślę, że komuś się go uda złowić, bo wiem, że parę sztuk ich jest.
Tych dziesiątek dziwię się, że się nie udało nam złowić, bo z tego co wiem, no jest ich tutaj trochę, więc szkoda. No ale... ale jeszcze zobaczymy. No przyjedziemy tutaj na pewno niedługo, zawody tutaj zrobimy teamowe. Spotkamy się, bo naprawdę klimat jest super sprawa. Jest to bardzo blisko Wrocławia, ta woda. Wszystko wam powiem, pineski powysyłam. Lokalizację tej wody na mapie też myślę, że wam jeszcze wyślę. Albo tutaj wkleję. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania a propos tej wody, mówię już o widzach, to proszę do mnie pisać. Numer telefonu do Tomka macie w opisie. Prawdopodobnie też będzie wklejony na regulaminie. Jeżeli regulamin już będzie tutaj, to proszę bardzo, możecie do Tomka też dzwonić i pytać. Nie ma żadnego problemu. Na chwilę obecną łowisko jest jeszcze zamknięte, ale z tego co wiem, no niedługo, tak jak mówiłem na początku, że niedługo będzie otwarcie, nie? 120 ryb na brzegu, największy 7400. Nie gadam już, bo nie mam siły. Jestem zmęczony. W razie pytań, tak jak mówiłem, proszę do mnie pisać, a w najbliższym czasie łowisko znowu pokażę.